Witamy Państwa. Dzisiejszy temat jest tematem, generalnie tematem dyskusyjnym. To jest rodzaj zadania domowego. Ewentualnie chcemy Państwu zwrócić uwagę na pewne rzeczy, ponieważ od jakiegoś czasu już pracujemy nad tym, nad takimi wnioskami i one cały czas tutaj w tych dyskusjach są. Natomiast dzisiaj jest to związane z tym, że temat tak zwanej Wielkiej Tartarii zaczyna zataczać takie duże koło, zatacza bardzo dużych, przyjeżdżają różne autorytety, które mówią po polsku. Są różne poglądy, one były już jakiś ileś lat temu, też były na temat tak zwanej Wielkiej Tartarii. O co to tak dokładnie chodzi? Tutaj chcemy Państwa wyczulić na to, ponieważ serwuje się nam tak zwaną oficjalną, raczej serwowało zawsze się oficjalną historię, ale się teraz serwuje nowoczesną historię. No i tam się znajduje coś takiego jak Wielka Tartaria. No i teraz, co nam tutaj jeszcze wpada w oko? No fakt, że sprzedaje się jako, powiedzmy, historię alternatywną. Już w ogóle sam fakt, że internet, to on mocno nadwątlił oficjalną historię. No ale teraz pojawia się historia alternatywna. No, siłą rzeczy, jeżeli chodzi o nasze starania i dociekania, to, tak jak mówiliśmy kiedyś, jest to szukanie odłamku pocisku chałubicznego, który poleciał sobie 18 km po odszczale. No i szukamy właśnie tego. No i staramy się tutaj zebrać do kupy na podstawie tego, co się ma w zasięgu ręki. O, w ten sposób. No i dzisiaj jest Wielka Tartaria. No właśnie, czy ona jest, czy o to chodzi, o co tak naprawdę chodzi? Czego możemy być ewentualnie pewni? A dlaczego, powstaje też tutaj to pytanie, dlaczego akurat w tej chwili, raczej w tym czasie jest to mocno nagłaśniane? Jest to tak mocno nagłaśniane, wiadomo, autorytety jakieś tutaj przyjeżdżają, opowiadają różne rzeczy, nową historię od nowa i tak dalej. Jak się ich tak słucha, to tak posłuchasz, wszystko wywrócone do góry nogami. No to dobra, w porządku. Wywrócone może być, no ale pytanie zawsze zasadnicze. Gdzie jest ta prawda? To Państwo sami na podstawie częściowo naszych przemyśleń dojdziecie. Na pewno dojdziecie, ponieważ z reguły jest taka sytuacja, że jak my coś zaserwujemy, to zawsze mamy jakiś oddźwięk, czy to w mailach, czy też w komentarzach na społeczności. Tam zawsze ktoś coś napisze i Państwo możecie się podzielić właśnie wrażeniami, no i myślami, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Widzimy, że trochę dzisiaj będzie, zaserwujemy trochę historii. Trzeba przyznać. Tutaj wiele się przygotowała. Ja się w sumie też przygotowałem, a sprawa nawet nie dotyczy, wiecie co, nawet my tutaj hakniemy. My tutaj hakniemy nawet Napoleona i budowę piramid. To sprawa nie jest skończona się z piramidami. To, że ja powiedziałem w 2015 roku, Porozmawiajmy TV o piramidach, jak były budowane, kiedy były zbudowane i tak dalej. Okazuje się, trochę czasu już minęło. Ile? 4 lata? 4 lata i już można było doprecyzować, kto zapoczątkowo, to już powiedziałem, kto zbudował, ale jak zbudował, to już to odpowiedni naukowcy rosyjscy się postarali i to wytłumaczyli, ja to już powiedziałem i nie jest to. Natomiast najciekawsze jest to, kto to zbudował i po co i w jakim okresie czasu. O,
tutaj. No, ale to słuchajcie, wszystko przed nami. Przed nami film. No to tutaj Wiola tutaj się przygotowała. Zaczniemy, bo to jest jakby jej temat. Natomiast Państwo możecie sobie dopowiedzieć. My tutaj żeśmy też pracowali nad tym wszystkim. I Wiola tutaj jest przygotowana na tyle, żeby nam to zreferować. Państwo zawsze pamiętajcie, ja zrobię z tego wpis i zawsze będzie można dać komentarz, czy w ogóle coś napisać, czy mailowo, czy na społecznościach. Tam będzie wpis właśnie z tego filmu. No to dobra, zaczynamy w takim układzie. Prosimy. Witam. Ta mapa, którą widzimy, to jest przykładowa mapa. Myśmy nie starali się wynaleźć dla Państwa jakieś szczególne te mapy, bo wiadomo, że na terenie Euroazji istniało wielkie imperium. Natomiast pytanie zasadnicze, dzięki któremu praktycznie powstaje ten film właśnie, brzmi, czy Grand Tartaria to jest prawda, czy kłamstwo. Oczywiście każdy wie, że kiedyś na tych terenach, nawet pomijając tą mapę, bo to były znacznie dalej posunięte tereny, istniało takie państwo jak Polonorum Imperia. I tak naprawdę z moich dociekań to żadna wielka Tartaria nigdy nie istniała. A dlaczego, to zaraz Państwu wytłumaczę. Bo jak zwykle sięgnęłam po grę słów i pobawiłam się troszeczkę w przestawianie liter. Tak jak Państwu mówiłam, warto przestawiać literki, robić anagramy, czytać w SPAC, ponieważ możemy się wiele z tego dowiedzieć. Tutaj jest wskazówka, gdzie wszystko, gdzie to tak zwana Tartaria łączy się z drak i kart. Tutaj mamy gryfy. Gryfy to są smoki. To jest jakaś ewolucja smoka i zamiana go w gryfa. To są herby, to są flagi tej tak zwanej Tartarii. Tutaj też. No niestety nie uda mi się tego tak powiększyć, jakbym chciała, ale tutaj też macie Tartarię. Tutaj jest to prawda Chiny, ale to tylko świadczy o tym, że znaczna część kiedyś należała do tego właśnie potężnego imperium. I tutaj przejdziemy do sedna. Spójrzcie, z jakich słów składa się Tartaria. Tartaria. I my Państwu zalinkujemy, co oznacza słowo tart. I jest to po prostu kpina. Ponieważ tart oznacza, jest oczywiście wieloznaczeniowość, ale znalazłam takie znaczenie jak, przepraszam za wyrażenie, dziwka i zdzira. Natomiast aria, to wy doskonale wiecie, że dzisiaj się mówi na Słowian Aryjczycy, tak? Natomiast jest to też błędne określenie, ponieważ my jesteśmy Polany, a aria, jeśli zrobicie anagram, wychodzi wam raja. Raja, rajka, a jest to podzielone pole. Czym podzielone? Radłem od bożka Ra. To już kiedyś na ten temat szeroko mówiliśmy. Teraz zadam Państwu pytanie, na które na pewno znacie odpowiedź, a jeśli nie, to zwróćcie, poszukajcie sobie materiały. My najprawdopodobniej taki jeden z najpopularniejszych filmów zalinkujemy na temat Grand Tartarii, ale skąd pochodzą wzmianki i skąd pochodzą wszelkie mapy tej Grand Tartarii? One pochodzą z nacji hybrydzich. One pochodzą ze Szwajcarii, z Belgii, z Holandii, z Francji, z Anglii. Wszystko to pochodzi stamtąd. Słuchajcie, jeśli nas nazwano zdzirą arią, czyli podzielonym polem, to czemu to miało służyć? Zaklinaniem rzeczywistości.
może teraz wytłumacz, co to jest zaklinanie rzeczywistości. Ja już kiedyś mówiłam. Jeszcze raz powtórz. Ponieważ pewne słowa mają swoją moc, a nawet jeśli nie mają, to jest tak jak na przykład z Rzeczpospolitą, czy z wieloma innymi słowami, które nam się przypinało w okresie dziejów w tym systemie i one pracują na naszą obecną rzeczywistość. Więc na mocy takich słów, jeśli w jakichś tam latach XVII, XVI wieku ktoś nazywał nas w ten sposób, w sposób obraźliwy, to przede wszystkim chciał nas obrazić, a po drugie wszystko kręciło się wokół mocy tego słowa, aby ten teren podzielić. Ja już Państwu mówiłam kiedyś, jak oni to robili. Ci uzurpatorzy, ci okupanci. Mówiłam Wam tam, kiedyś wspomniałam, jak powstawały też i hybrydzie nacje, że z naszego wielkiego, jednolitego imperium polskiego dzieci, które rodziły się już zhybrydyzowane po takich gwałtach, o których mówiliśmy, zmaterializowanych demonów, były wysyłane na przykład na wyspy brytyjskie. Tak powstawały między innymi właśnie hybrydzie nacje. I wszystko to, co się działo w tamtym okresie, to tak jak Państwu mówiłam, to było zataczanie, zataczanie jakby kręgów, zdobywanie zbrojne małymi krokami, konie trojańskie i tak dalej, i tak dalej. To były ich zagrywki. Także wszystko to, ta tart aria, to była manipulacja, która miała służyć zaklinaniu rzeczywistości. Nigdy takie państwo nie istniało. A kto zalegalizował właśnie Balszoj, nie Balszoj, Wielikaja Tartaria? Kto zalegalizował? Całkiem niedawno. Kilkanaście lat temu. No zalegalizował Putin. No a przecież wiecie, kim jest Putin. Tego Wam nie trzeba tłumaczyć. Przecież to nie jest dobry wujaszek Polan. To, na co zwróciliśmy uwagę i co mnie przynajmniej układa się jakby w pewną... jest to na pewno wielki znak zapytania. Natomiast tutaj datowo, zauważcie, że wszystkie pewne wydarzenia, one się działy mniej więcej w tym samym czasie i to było trochę więcej niż 100 lat. Natomiast, no słuchajcie, spójrzcie na chronologię. Pierwszy rozbiór Polski, zaraz powstały Stany Zjednoczone, trzeci rozbiór Polski i kampania egipska Napoleona. Ja bym chciała, żebyś ty powiedział o tej kampanii egipskiej Napoleona. O co tutaj chodzi? No właśnie, już tu we wstępie troszkę powiedziałem. No to właśnie, Napoleon. No i ja kiedyś mówiłem na ten temat, jak powstały piramidy, one powstały z... To jest rodzaj betonu, bardzo kiepskiego, ale rodzaj betonu. Ja Państwu tutaj wszystkie tam źródła zalinkuję. Natomiast sprawa jest głębsza, ponieważ jest, wyjaśnia sprawę, praktycznie historię jednej nacji, praktycznie wyjaśnia historię jednej nacji i wyjaśnia, a natomiast Biblia stwarza tej nacji historię, o, w ten sposób. I to się wszystko splata, żeby Biblia miała cechy prawdopodobieństwa, trzeba było ją umieścić w tak zwanym starożytnym Egipcie. I mamy tutaj Napoleona, który, wiecie co, w rzeczywistości za pieniądze Rothschildów prowadził tą całą kampanię wojenną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są już szczegóły jakby techniczne, które Państwo wiecie, że tak zwani, że heroldowie czy też, powiedzmy, posłańcy Rothschildów przechodzili przez bariery frontowe,
z jednej strony na drugą i tak dalej, przesuwając informacje, pieniądze i tak dalej, różne rzeczy. I teraz tak, swojego czasu powiedziałem, że właśnie Napoleon zbudował piramidy. On uruchomił cały proces zbudowania piramid i zaczęło się to właśnie przez tą kampanię egipską Napoleona. On tam zwiózł kilkadziesiąt bądź kilkaset inżynierów, architektów. Po co oni byli potrzebni? Do zrobienia tak zwanej nieskończonej roboty. Bo jak się popatrzy na te wszystkie dawne znaleziska, te wszystkie dawne świątynie, jakieś inne rzeczy, to zawsze zabraknie tego, co było na dachu. A więc jeżeli na dachu było coś, to musiało spaść. Nie, ale tego nie ma. No i to się zaczynają cyrki. To jest niedokończona robota. A jeżeli nawet tam coś powstało na górze, jakieś zrzucone rygle, to wszystko tam było tak zrobione, jak się tak fachowym okiem popatrzy, przyjrzy się, to jest niedokończona robota. Oni mieli tylko to zacząć. No akurat Francuzi mieli to zacząć, ale w tym Egipcie przecież kto tam siedział? Oni się wycofali po 3 latach, w 1801 roku Francuzi, oni się wycofali, ale inżynierowie zostali. Ale kto tam został? Jeszcze Brytyjczycy. I Brytyjczycy przez kilkadziesiąt lat budowali z betonu piramidy. I tak powstały właśnie piramidy. I jak obejrzycie film z polskimi napisami, to jest bagatela 2 godziny, ale trzeba czasami to zobaczyć, jak powstawały, znaczy jak powstawały piramidy, jak się to robiło, te piramidy, jak to właśnie Dawidienko pięknie tłumaczy. Zresztą ja, mi wystarczyło tylko raz popatrzeć i już widziałem, o co chodzi, ale to już jest z Państwa osobista sprawa, jak Wy to odbierzecie, ten film Dawidienki. Ale bagatelka 2 godziny, końcówka jest tam, ostatnie chyba 15 minut z tych 2 godzin jest, nie ma napisów, ale mi to nie przeszkadzało. Ale idziemy dalej i co chcę Państwu powiedzieć. Brytyjczycy właśnie budowali starożytny Egipt, bo tak naprawdę tam były inne piramidy, tego, o których się albo nie mówi, albo się nie chce mówić. Ale tam były inne piramidy jeszcze, grubo, grubo wcześniej. No, a więc trzeba było zrobić no, coś bardzo mocnego, czyli starożytny Egipt, wpleść go w historię biblijną, jako powiedzmy, jako jedną z potęg i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście trzeba było to umiejętnie wesprzeć odpowiednimi reliefami na świątyniach, które były zbudowane. Znaczy zbudowane do pewnego stopnia rozbudowane, ale trzeba było je tak budować, żeby po prostu robiły wrażenie staroci. No i tą starość właśnie mamy widoczną. Tam turyści chodzą i tak dalej. Jeżdżą do Egiptu, wszyscy oglądają ten niby no, starożytny Egipt. No przecież był tam, dotykał i tak dalej. Tak, piaskowca. Taki rodzaj betonu piaskowcowego, bardzo słabego. I oczywiście wystarczy dobre kilkadziesiąt lat, a tutaj mamy bagatela ponad 100, wystarczy kilkadziesiąt lat i to już jest starość. Tam nawet Dawidienko tłumaczy, jak powstały figury, po prostu jak figury na przykład, tłumaczy, jak powstaje i pokazuje te figury, jak one wyglądają, jak one po prostu, jak je przypicowano. No on jest taki specjalny, to jest taki zestaw takiego rodzaju betonu, że na skutek no, niewielu lat on robi się wrażenie takiej jakiejś staroci, że to ma parę tysięcy lat i tak dalej. A to wszystko powstało w pierwszej połowie XIX wieku i tam praktycznie, jak widzimy te daty, co my tutaj widzimy, praktycznie wszystko się zgrywa w pierwszą połowę XIX wieku. Mamy tutaj nawet kongres wiedeński, nie dla pizzy, bo już było po sprawa po Waterloo, po tym numerze Rothschildów pod Waterloo, czyli po bitwie pod Waterloo. To już mamy ten okres czasu i praktycznie od wtedy zaczyna się słynna rewolucja naukowo-techniczna, tak, która trwała cały XIX wiek.
A w międzyczasie budowali piramidy. Piramidy w ciszy, spokoju i tak dalej. Dlaczego Egdi był brytyjski? Słuchajcie, to jest bardzo prosta sprawa. Poczytacie, pogrzebiecie. Otóż Egipt był brytyjski dlatego, ponieważ żeby utrzymywać pocztę, najkrótszą drogą z możliwych, bo była dłuższa droga, trzeba było okrętem płynąć dookoła Afryki. Ale żeby tego uniknąć, płynęło się właśnie do Egiptu od Morza Czerwonego, od strony Morza Czerwonego. Tam pocztę się wyładowywało w porcie. Drogą lądową do Suezu, do tego miasta portowego nad Morzem Śródziemnym już po prostu ta poczta wędrowała specjalnymi powozami konnymi. Ona była dowożona do Suezu i tam ładowana na statki i w ten sposób była utrzymywana łączność pocztowa, podkreślam, pocztowa między Indiami, Chinami i Wielką Brytanią. To było w łączności, dlatego Brytyjczykom zależało właśnie na utrzymaniu tego kluczowego miejsca. I co ciekawe, tutaj tak następna ciekawostka wchodzi, późniejszy kanał Suezki, które wybudowano tam 59-69, chyba tak? 1859-69, 10 lat budowali. Autorstwa, to jest ciekawostka, autorstwo, wiecie kim jest? Inżynierowie francuscy, skąd oni się tam wzięli, skąd mieli takie doświadczenie? Oni już wcześniej podchodzili do sześciostopniowego kanału z Nilem, ale to jest oddzielny temat. Natomiast brytyjska kolonia, a tak naprawdę Francuzi zbudowali kanał. No to... Pytanie, kto zbudował Stonehenge, bo tak się właśnie, słuchajcie, czemu służyły też te właśnie piramidy, czy Stonehenge? Żeby tym hybry gimnazjom budować historię. I teraz właśnie się pojawił w sieci film, gdzie pięknie pokazane jest, jak budowano całkiem niedawno to Stonehenge. To było renowacja, oni tak nazywali, że to jest renowacja. Ale tak, a tam też jakiś właśnie tynk teraz specjalny odpada, bo też były przypicowane na takie bardzo, bardzo stare. Także widzimy tutaj, wszystko tutaj to służyło i nie tylko to, bo wiele, właśnie, wszystko to, co się działo. Wszystko to służyło, na przykład ten wielki, starożytny Egipt, ta cała potęga, historia biblijna, to wszystko służyło właśnie. Bo to zostało zrobione za konkretny szmal, za konkretne pieniądze i trzeba było je niezłe włożyć, bo tam trzeba było tych lachów opłacić, ale siły roboczej było, kraj na uboczu, jak coś to było, te imperium Selutów czy osmańskie i tak dalej, ale to wszystko było, wszyscy grali w jednej drużynie, tak. Do jednej bramki grali wszyscy. Także tak to właśnie wygląda, tutaj nam trochę historia jakby odpowiada na pytanie co, po co i dlaczego. I na tym słynnym kongresie wieteńskim na Romanowych rzucono klątwę, dokładnie po tym właśnie, że oni wszyscy zostaną wybici do ostatniego. Właśnie jeden z Rothschildów rzucił tą klątwę, która ona się jakoby ziściła. Ona się ziściła w czasie rewolucji październikowej, gdzie, no tutaj muszę skorygować siebie, ale powiem, że rodziny carskiej, zbadałem to dokładnie, rodzinie carskiej nie wybito do nogi, tak jak to wszystko tam w domu Jepatywa w Jekaterynburgu. To była inscenizacja. Byli podstawieni
podstawiona rodzina. Tak, podstawiona, czyli to byli po prostu tak zwane to była rodzina Filatowych i ta rodzina była kopią Romanowych. I dlatego ich rozstrzelano, pokłuto i tak dalej, każda może tego. Natomiast w rzeczywistości, to jest następne takie znak zapytania, oni zostali skazani na areszt domowy do końca swoich dni. Tylko że oni byli wszyscy oddzielnie. Oni byli oddzielnie, tak. Nikt ze sobą nie mógł się zobaczyć. Tak jest, właśnie. To jest następna ciekawostka. Może tutaj spróbujemy kiedyś odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego oni zostali skazani na areszt domowy do końca swoich dni? I ich groby istnieją do dzisiaj. I oni, władza radziecka doskonale wiedziała na ten temat. I oni przez czasy komuny, oni wszyscy funkcjonowali. Oni wymierali od końcówki lat 50. I chyba ostatnia z tych rodziny carskiej umarła w 92 roku. No, ale wszyscy dożyli swojej starości, zostali skazani i właśnie oni się, to była taka dość straszliwa kara, bo wszyscy zostali oddzieleni od siebie. Żyli w samotności. Żyli w samotności, w ogromnych, nawet odległości między nimi, gdzie na przykład okolice Suchumi, gdzie Wołgograd, gdzie Sankt Petersburg, gdzie tam byśmy jeszcze gdzieś jakaś okolice miasta Gorki, to po prostu było, oni wszyscy byli rozstrzeleni. To jest taka właśnie tutaj ciekawostka, jak już rozmawiamy na ten temat. Niektórzy właśnie ostatnio też w sieci mówią o tym, że Romanowie, którzy byli Polanami, bo niegdyś na dworze Romanowych mówiło się po polsku. I oni wiedzieli, już żeśmy to Państwu mówili, że żyjemy w kuli, bo stąd te jajka Fabergé. Rothschild ma podobne jajko i jeszcze dodatkowo herb podobny. Gdzieś ja to widziałam, gdzieś mi to mignęło. Natomiast wydaje mi się, że się myli w tym momencie księstwo Moskali z Rosją. Rosji kiedyś nie było. Z Piotrem I, kiedy się zaczęły problemy właśnie tam, bo tak jak mówiłam, wszystko działali na zasadzie konia trojańskiego. Piotr, co zrobili z Piotrem I? Piotr I, to już w ogóle za czasów komuny, były wątpliwości co do Piotra I. To znaczy tak, Piotra I, tego prawdziwego, to on tak, jeden wyjechał, drugi wrócił. O, może tak, tak to powiem. Tak. Jeden pojechał. Znaczy nawet się nie starali za bardzo, żeby tam... Zmiennik. Tak, po dwóch latach całkiem inny osobnik. Tak. Całkiem inny osobnik, całkowicie i to mają, na to jest papier, nie? No i już później po prostu była swoista historia, którą mniej więcej znamy. O, czyli widzimy, tu się wszystko zazębia. No i teraz tak, wracamy do, tutaj żeśmy, tak, rodzinę carską żeśmy omówili. Kongres Wiedeński to było dojście kogo do władzy? Rothschilda do władzy nad światem, dokładnie. Cała Wielka Brytania, ona miała kolonie. A Rothschildowie rządzili Wielką Brytanią, ponieważ tam za jakieś grosze wykupili całą gospodarkę brytyjską. Pominęliśmy tutaj wojny napoleońskie, ale to zasługuje na szerszy temat i generalnie, więcej danych. Moim zdaniem wszystko się wiąże właśnie z wojnami napoleońskimi, ale zaraz to Państwu wytłumaczę. Natomiast rozbiory i odzyskanie niepodległości 1918. Pamiętacie, jak mówiłam Państwu, że słowo nie jest czytane przez przestrzeń? Dlatego tak mamy, jak mamy. Ponieważ my dalej jesteśmy podlegli. Bo tego słowa nie ma. Po prostu ono nie istnieje. No ja sama go używam, ale tak jesteśmy nauczeni. I tak naprawdę bardzo ciężko znaleźć tak na szybko jakieś tam odpowiednie wyrażenie, żeby pominąć to słowo. Natomiast to jest też zaklinanie rzeczywistości. I my świętujemy co roku Dzień Niepodległości, czyli my świętujemy dzień tak naprawdę
odległości. Także tutaj się trzeba zastanowić. Teraz wojny napoleońskie. Spójrzcie, że to rzeczywiście datowo to jest wszystko... To tak wygląda, jakby było sterowane od góry. Dokładnie. Powiem Wam szczerze, że mnie się wydaje, że większość z tych dat to są sfejkowane po prostu. Tu nie ma się co tymi datami za bardzo kierować. Natomiast oni chyba za bardzo też nie mogli aż za bardzo tego poprzekręcać, bo to się mogło w krótszym czasie dziać. Moim zdaniem, nie mówię, że było tak na pewno, rozbiory Polski to było coś na zasadzie wojen napoleońskich. Zaraz Wam wyjaśnię i to Wam się objaśni dlaczego. To był wstęp, to był podział pola. Już kiedyś też Państwu mówiłam, że ziemia to jest pole. Mamy ku temu wskazówki, na przykład nazwa biegunów. Nordpole i Southpole. Ziemia to jest pole. Wszystko służyło właśnie, żeby dzielić to pole. Z całej ziemi, z całego tego pola wytłuczono nas, zhybrydyzowano i ostało się nas w potężnym imperium, właśnie Polonorum Imperia. My nie wiemy dokładnie, jak się nazywała tak naprawdę, jak się nazywał ten kraj, nasz kraj, nasza ojczyzna. Natomiast mnie jest bliżej do Polonorum Imperia, czy do polskiego imperium, niż do Grand Tartarii, bo to już jest w ogóle jakiś wymysł. A czy to jest taki obraźliwy wymysł? Oczywiście, to jest bardzo obraźliwe. Natomiast najpierw tą zachodnią część Europy zdobyto, podzielono i o tym mówią właśnie rozbiory Polski. Natomiast wojny napoleońskie miały za zadanie podzielić to pole do końca, czyli miały podzielić tą tak zwaną Grand Tartarię, czyli to imperium polskie, które istniało nadal, a którego już dzisiaj nie mamy. I już chcę Państwu wytłumaczyć właśnie, czym były wojny napoleońskie. Napoleon. Widzicie? Bo na parte. Parte. Part to jest część. Czyli wojny napoleońskie. Napoleon miał za zadanie. To oczywiście na pewno nie było jego nazwisko, imię i nazwisko, tylko taki przydomek mu dano właśnie ku temu, żeby jego akcja odbyła się z powodzeniem. Nam mówi się, że on przegrał, ale my wiemy, że do XIX wieku to Polonorum Imperia, bo nie chcę używać tego Tartaria, istniało. Ja widziałam, tylko powiem Wam szczerze, ten kanał zlikwidowano i tego kanału już nie ma, ale widziałam właśnie z początku XIX wieku filmy, gdzie ktoś kręcił jadąc dorożką czy tam jakimś autkiem po ulicach właśnie tej tak zwanej Tartarii. Także wojny napoleońskie miały za zadanie palić, wieszać i mordować i podzielić pole. I to, że tam dopisali, że biedny Napoleon przegrał tą wojnę, to już to kiedyś też w sieci ktoś to powiedział, że to wcale jest nieprawda, że on tak naprawdę nie przegrał tej wojny. Teraz tak, jeśli chodzi o to księstwo moskiewskie. Wiecie, jak kiedyś mówiliśmy na Rosjan? Morusy. Tutaj macie... Mor, usy, mor, rom. Wiecie, kto to jest rom? Kto to są Romy? Romy. Jeśli tutaj tą literkę Z zamienicie na C, bo w niektórych językach czyta się zamiast C czyta się Z. Po niemiecku. Albo zamiast Z czyta się C. To będziecie mieli jasny obraz. A skąd to słowo pochodzi? Od Zygi. A Zyga to co to jest? To jest zmora, demon.
Widocznie bardzo nam się naprzykrzali, zresztą mówiło się, ja pamiętam jako dziecko, babcia zawsze mnie przed nimi przestrzegała i mówiła, żeby się pilnować, jeśli ich zobaczymy, mamy uciekać, byliśmy tam małymi dziećmi, bo oni się czym trudnili? Kradzieżą dzieci. I tak się mówiło, że oni później wychowują jak swoich. Nie, oni je składali w ofiarach, a kto jeszcze składał w ofiarach dzieci? Ja nie chcę tego słowa powiedzieć, kto, i wy doskonale będziecie wiedzieć, kto. Natomiast od tego słowa, jakie jeszcze słowo możemy wywnioskować, jak zamienimy tą literkę na D, a tutaj dorobimy kropeczkę. Proste i logiczne. To jest ta sama nacja. Oni się trudnili koczownictwem, jedni się zajęli handlem i kombinacjami, a drudzy kradzieżami i też sobie tam objeżdżają, mają tam swoje jakieś tam bajki. Także słuchajcie, natomiast kiedy zniszczono Gran Tartarię, tak zwaną, czyli to Polonorum Imperia, nazwano ten teren Rasiją. A dlaczego nazwano właśnie, bo kiedyś już Państwu mówiłam, że od Rasii pochodzi rasa kart, rasa drak, ta rasa właściwa, pochodząca od tego, który mieszka w kuli. Prawdopodobnie wykorzystano naszą, jakby wtedy ludzie jeszcze mieli tą pamięć, co się działo 20 lat wcześniej, 30 lat wcześniej, więc trzeba by było jakoś ich kupić, więc ich kupiono właśnie taką nazwą tego państwa. I chciałabym tu Państwu powiedzieć, ponieważ jeśli się mówi o tej Tartarii, to rzeczywiście tutaj prawidłowo się uwiarygadnia i się mówi i pokazuje się właśnie między innymi takie budynki. Ten budynek to jest pijalnia wód w Szczawnie Zdrój. Myśmy tam byli w zeszłym roku i bardzo mnie w ogóle jakby wzruszyło to miejsce. Miałam bardzo, bardzo pozytywne odczucia. Spójrzcie na symbolikę w ogóle, tu jest mnóstwo rąbów. Tak się budowało właśnie w tamtych czasach, przed XIX wiekiem. Oficjalnie mówi się, że ten budynek wybudowano w 1820, natomiast mnie się wydaje, że grubo wcześniej, a jeśli rzeczywiście na początku XIX wieku, to tylko dlatego, że wtedy się tak budowało. Natomiast były dwie próby podpalenia, a co jest najbardziej charakterystyczne dla tego budowania właśnie takiego? Spójrzcie na te kopułki. Do czego one służyły? Do poboru eteru, czyli do darmowej energii. W tym czasie, tak jak Mariusz wspomniał, była ta rewolucja technologiczna, więc ktoś miał na prądzie zarabiać, a nie każdy miał sobie go brać za darmo. Tutaj nawet w pobliżu tej pijalni wód, ja nie znalazłam niestety zdjęcia, ale wiem, że nawet stoi kiosk. Kiosk taki, gdzie się, nie wiem, czy teraz tam się pewnie bilety kupuje, bo tam trzeba zapłacić, żeby wejść i się napić tej wody. Natomiast też ma taką kopułkę z taką właśnie... Bardzo charakterystyczną. Tak, bardzo. I to właśnie, te budowle były bardzo charakterystyczne dla tamtych czasów. Tak się u nas budowało. I też dziś mówi się bardzo dużo o tym resecie. Patrzcie, w kościołach do dziś są te kopułki. W ogóle w wielu krajach jakieś te budynki się ostały, te charakterystyczne z tymi kopułkami. Niemniej jednak nie ma już tego poboru, tego eteru. To już jest jakby zakazane, zabronione. Za prąd trzeba płacić po prostu. Mówi się teraz bardzo dużo właśnie o resetach i czym tak naprawdę był reset. Reset to była pierwsza wojna światowa i zaraz po niej była druga wojna światowa. I to było resetem. Po co był reset? Przede wszystkim przez wiele lat, no niby było to dwudziestolecie międzywojenne, gdzie był względny spokój, natomiast już wtedy zaczęto edukować ludzi z fałszywą historią między innymi, bo wcześniej przed wojną mało kto mógł chodzić do szkoły, tak? Tylko kogo było stać,
to można było sobie pozwolić na to, żeby wysłać dziecko do szkoły. Natomiast po co były te resety? Przede wszystkim, żeby ludzie przestali myśleć o tym, jaka ta rzeczywistość była chwilę wcześniej, żeby móc później wprowadzić swoje jakieś zagadnienia do nauki fałszywej historii i fałszywej nauki jakiejkolwiek i żeby zniszczyć wszelkie artefakty. Po to były te resety, czyli według mnie resetem chyba najgorszym, tym ostatnim, bo pierwszym były wojny napoleońskie, później była pierwsza wojna światowa i druga wojna światowa. Po to te wojny były. A zauważcie, co się zadziało po II wojnie światowej. Wszyscy nagle mogli chodzić do szkoły, była darmowa edukacja, przynajmniej tutaj u nas. Budynki zniknęły. Nawet ktoś kiedyś udostępnił na VK link o Gliwickim kanale. Przepiękna rzecz. Słuchajcie, zakopano, zakopano jeden kanał, a wybudowano ileś tam kilometrów dalej, wybudowano inny. Gdzieś tam po sieci krąży film, nie wiem czy ja go teraz znajdę, natomiast można sobie to zobaczyć. Także według mnie, według nas, Grand Tartaria nie istniała nigdy. Celowo stworzono taką nazwę, aby działała na, aby zaklinać rzeczywistość i żeby pracowała na siebie. Natomiast zawsze to było Polonorum Imperia. Oczywiście jest cały czas mnóstwo, więcej pytań niż odpowiedzi, no ale staramy się jakoś te odłamki chaubicznego pocisku pozbierać. Natomiast jeszcze tutaj do tego Szczawna Zdrój dodam, że były dwie próby podpalenia go w 1894 i później w 1996. Zauważcie, po II wojnie światowej co się zadziało. Wszystko było zburzone, wszystkie artefakty zniszczone. Nasze ziemie były splądrowane i zniszczone. I tak się niszczyło artefakty. Prawdopodobnie do XIX wieku jeszcze to wielkie imperium, jakie ono nie było już w tamtym czasie, bo na pewno już częściowo podzielone, ale jeszcze istniało. No dobra, z mojej strony to tyle. A z mojej strony to ja zachęcam do opisu. Tutaj w opisie postaram się wszystko ująć, to co żeśmy mniej więcej tematycznie mówili. Odszukam te wszystkie filmy o tych piramidach, bo temat, jak widać, piramid ożył i ożyła kwestia Romanowych, no, które jest ciekawostką i zostanie ciekawostką i z tą puentą zostawię tutaj Państwa. Dlaczego nie zostali przy życiu i dlaczego nie zostali skazani na areszt domowy? Po coś tam mieli żyć i byli im jakoś tam potrzebni. No, nie, my się domyślamy po co. No mniej więcej się domyślamy po co, ale jest to w każdym razie znak zapytania. Pytanie, kiedy się on po prostu pojawi. Zawsze jest tak, że po paru latach zawsze coś wynurza się jak okręt podwodny. No i po prostu. Paru latach, po paru tygodniach, czasami. Albo czasami, no, zależy tak. My cierpliwie czekamy. Co ma przyjść do, tam z góry, to przychodzi. To wtedy przychodzi, to wtedy takie właśnie ciekawostki są. Także ja zachęcam do opisu i chyba to by byłoby w tym filmie. Ja wszystkim, właśnie, przecież trzeba podziękować wszystkim za wsparcie, za wszystko, tutaj za maile, bardzo ciekawe piszecie, tutaj maile to są takie, macie doświadczenia takie, że z butów można wylecieć, z butów, robi wrażenie, tutaj część z Państwa no, przeżywają niezłe, tutaj macie schody, piszecie o tym wszystkim i tak dalej, dziękuję, że nami się po prostu dzielicie tymi doświadczeniami. Co jeszcze tutaj chcę powiedzieć? No i co? Jeżeli będzie jakaś tutaj, ktoś będzie chciał napisać, załóżmy na formie dyskusji, to ja mówię na społeczności, ja zrobię wpis tego filmu, no i tutaj można coś popisać. Tu jeszcze Wiola ma sprawę. Ja mam prośbę, żebyśmy unikali właśnie takich słów typu niepodległość, Rzeczpospolita czy Tartaria,
bo to jakby pracuje i dlaczego reanimowano ten temat portali. Właśnie, a no właśnie po to, żeby to znowu pracowało na siebie. Pamiętajcie, że mamy czasy nieciekawe i lepiej takich słów po prostu unikać, bo to pracuje na naszą niekorzyść. Natomiast jeszcze ja od swojej strony chciałabym Państwu powiedzieć odnośnie tego wsparcia, że takie dary serca powracają podwójnie i niech się tak stanie. Także dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I do usłyszenia. I do usłyszenia.